Cześć, ja nazywam się Juno, a przed wami gra Wolfenstein The New Order. Mamy znaleźć cele i już nie pamiętam oczywiście o co chodziło, no ale dobra tam. Aha, świetnie. Czyli nici z przechodzenia wszystkiego po cichu. Tam jest pan ze strzelbami, chyba. To trzeba mu się odwdzięczyć, tak jak on do nas, czyli agresywnie, nie żałując, bo kto by żałował Niemcaszków, prawda? Wow! Na pewno nie ja. Oni mnie zresztą też nie, więc nie jest aż tak tragicznie. No, z takim zasięgiem to ja sobie postrzelam. O, to będzie idealne, powiedzmy. Niech się wystrzelają. Au, 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 au. Ale może nie we mnie? Tam jest. Czy to jest głowa Niemca? Tak. To jest głowa Niemca i tyle mi wystarczy. Blaskowicz. Okej. Ten leży i ten też zaraz też będzie leżał. No. Ojejku. Nigdy nie byłam dobrym snajperem w żadnej grze. Normalnie. Ach. Wow! Z rakietami tu na mnie... Dobra, tego się nie spodziewałam. Gdzie? Który to? Nie, 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 nie! Spokojnie, spokojnie, Juno. Dobra, trzeba go wykończyć i to szybko. Gdzie jest ten szturmowiec? Wow! Nie, 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 nie ma cię, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jezu, za dużo ich! No nie! Wiedziałam, że tak będzie. To jest idiotyzm jakiś. Czyli dobra, musimy ich załatwić jak najszybciej. Tak, ze snajperki. Dobra. To jest zła broń na niego. Zdecydowanie. Bardzo zła. Czy ja będę tak pudłować całe moje życie? Zapewne odpowiedź brzmi tak, niestety. I muszę szybko zmieniać broń na szturmowca. To trzeba mieć ogarnięte. Patrzcie, jak ładnie się wychylają w ogóle. Jezu, spokojnie, szturmowiec jest. C. Aha. Trudno trafić, dobra. A i trochę namarnowałam tego, trochę, delikatnie mówiąc. A zdychajcie mi tam. Okej. Wow, wow, tam ktoś jest, ktoś tam był. To sobie zdejmiemy dla bezpieczeństwa. I co? I wszyscy. Życie się przyda, niewątpliwie. Tu trzeba zachować pełną ostrożność, zbierając te wszelkie dobrodziejstwa, które nam gra oferuje. Bo przydadzą nam się niewątpliwie. Mapa tak samo.
Noże gdzieś tu były. Noże. A, chyba je już wzięłam nawet. Tak, tak. Spokojnie, nie wolno nam panikować. Limit niemożliwy. Coś z tą grą jest nie tak. Za dużo tu limitów, jak na mój gust. Ciągle mam głupie wrażenie, że zaraz ktoś mi strzeli w plecy. Stamtąd przyszliśmy, no tak. Gra mi się coś zacina, nie wiem dlaczego. Z jakich to okropnych powodów. No ale dobra, to nie przejmujmy się na razie tym, a przynajmniej spróbujmy się nie przejmować. Dużo nam życia dali oczywiście, ale jakoś tak średnio nam jest potrzebne, patrzę. Aż dziwne, naprawdę. Nie sądziłam, że będę mogła to powiedzieć. Czy te drzwi są zamknięte? Oczywiście, że tak. Te również ktoś idzie, ktoś wielki idzie. Mech. Świetnie. Czy ja mam dobrą broń na niego? Mam. Jezu, jeszcze wlazłam w to dziadostwo. Czy nie ma tu nigdzie ładowarek? Aj, gro, ty chcesz mnie wykończyć. O. Mamy na szczęście jeszcze strzelbę. A właściwie nawet dwie. Tak się kończy zadzieranie ze mną, przykro mi. Niestety, tu nie ma happy endu. Dla nich oczywiście niestety, bo dla mnie bardzo stety. Pancerzyk, pancerzyk. Limit. A może ja chcę zrobić zapas? O trupiej główce możemy coś jeszcze przeczytać. Tak, niewątpliwie bardzo... Aj, i po tym wydarzeniu zaczął... Mogę to... No cóż, bardzo przystojny jegomość, musicie to przyznać. A my mamy jedną możliwą drogę. Jak to bywa chyba tylko w grach. Wow. Nie chciałabym zlecieć na dół przypadkiem. Jest zapis. Dobra. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Ot, jakie sobie pomniki stawiają. Jezu, trzeba to przejść po cichu będzie. Bardzo nawet. Postarajmy się. Aha, bardzo po cichu. Brawa dla mnie. Z chęcią bym wczytała. No idź sobie. Nie no. Zepsułam. Tak. Ale i tak sobie poradzimy z tym wszystkim. Powiedzmy. Chociaż nie wiem, dobra. Mam pewien plan na nich. O ile wypali, to byłoby świetnie. Blaskowicz! Powinieneś schudnąć. No, już. Jest. Gdyby to mi się udało od razu, to by było świetnie, ale oczywiście nie. Bo trzeba było pomyśleć, za dużo pomyśleć, jak dla mnie, tak. No nie, nie róbcie mi tego, błagam, nie. Jest.
zaskoczenia wciąż mamy do wykorzystania. Chyba jednak nie. No i spróbujmy gdzieś uciec, gdzie indziej. Spróbujmy rozegrać to wszystko z głową. O, tu jest ładowareczka nawet. Bardzo ładnie. Blaskowicz. Jezu, oni nas zabiją. Znaczy, mnie zabiją. Tak, wiedziałam. Okej. Kolejna śmierć na jeden odcinek. Z tym, że tym razem damy radę przejść to po cichu. Mam nadzieję przynajmniej taką. Trzymajcie za mnie kciuki. Zaraz. Jaki to jest ogień? Mogę pójść tu i sobie sprawdzić. Dobra, to jest to, więc to jest laser. Tak, będziemy bardzo chyci. Okej, on nas nie widzi. Tniemy żelastwo. Idź, Blaskowicz, idź. Myślę, że na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Ciekawe, czy oni nas słyszą tutaj. Ja ich słyszę, to jest pewne. Tak, słyszę, że już chyba odszedł gdzieś troszeczkę na bok. Spróbujemy zdjąć tamtego jednego z nożem. Dobra, tylko niech on sobie przejdzie. Tak. Spokojnie, spokojnie. Dobra, to się musi udać. Tak, tak, to się uda, moi drodzy. Nie, to się nie uda. Gdzie jest drabina? Wskakuj, Blaskowicz! No już, już, już. Teraz do ładowarki. Podładować tę oto broń, bo chyba ona będzie na nich najlepsza. Blaskowicz, nie wydziwiaj, gdzie są schody na górę, gdzie ładowarka? Tu jest. No, to mamy już ich w garści, że tak powiem. I niech no... Któryś tu podejdzie, albo nawet nie. Śmieszni są, wiecie? Wow, broń mi się rozładowała. Śmieszni, ha, bardzo. Tacy przezabawni. I wciąż ich słyszę. Ta. Ciężko będzie. A może nie aż tak, jak mi się wydaje. Dobra, zapamiętaj, żeby korzystać z tego zbliżenia. Jakoś nie wiem, nigdy w grach o tym nie pamiętam. Mam celownik na środku ekranu i... I zadowolona jestem. Niestety tak patrzę, broń już w ogóle mi siada coraz szybciej. Jest gdzieś jeszcze jeden? Jest, jasne, że jest. Ale chyba już tyle. No i zobaczcie, od razu mogłam troszeczkę pomyśleć i od razu by mi takie coś się udało. No ale nie, bo po co myśleć, prawda? Ktoś wyszedł? A, tam. I co? To tyle, tak? Słabi jesteście. Nie no, broń zostawimy
tutaj i będziemy biegać sobie z tym, no bo no, no co, no, nie w takim tempie. Tak to nie przejdziemy tej gry i za miesiąc. Znowu to podniosłam, nie chciałam tego. O, on jeszcze krwawi sobie tam spokojnie, po cichutku. Gdzie był nasz cel, żeby się zorientować? Tutaj. Dobra. A tu mamy coś interesującego? Coś czuję, że pancerz i życie nam się przydadzą jeszcze. Idziemy. Na całość. Czy to jest to, co chciałam wykonać? Wiecie, że sama kompletnie nie mam pojęcia. No ale zobaczmy mapę. Mam pójść tutaj. Czyli chyba przed siebie, tak? Ojejku, jest zapis. Już się boję. Ja wracam po broń. Ach, to przechodzenie gry, prawda? Ale cicho tam. Najgorsze jest to, że z tym właśnie, no, nie pobiegam. No ale wroga ubiję i to jest według mnie najważniejsze. Jezu! Się wkurzyli. No chodź tu, pokaż się. Jak najwięcej trzeba ich zniszczyć za jednym zamachem. Tak? Chcesz walczyć, tak? Mamy naładowaną broń i mamy kogoś, kto tam nieźle strzela. Wow! Trzeba uważać. Wybuch? Jeszcze nie. Teraz, teraz będzie. No i już, już dogorywa. Widzę to. Wow, dużo Niemców. Blaskowicz, zmień... Nie, ja chcę tę broń, właśnie. Jezu, strzelają w plecki. Te przeżywanie emocji w grach to jest coś pięknego. Szczególnie w takich grach. Dobra, ładujmy. Mhm. Stanowiska wam nie oddam. Nie ma tak łatwo. Życia też nie. Może... Aha, na pewno. A jak zabijemy wszystkich? Czy tu było coś ładnego? Pancerz. Ta, fajne groźby, ale oczywiście... Oczywiście my się nim nie przejmujemy kompletnie, powiedzmy. Tam jest jakiś znowu większy przeciwnik, ale no właśnie. Wszyscy tak samo łupnia dostają. Więc nie ma się czym przejmować na razie. Wow! Dobra, przyszła pora i na mnie ktoś strzela do mnie, nie wiem skąd. Dobra, już, już żyję. Stąd jakoś chyba przybiegli, czy nie? Trzeba uważać na nich i się rozglądać, a nie ładować broń i gapić w ścianę. Nawet dwóch. Kilku, nie wiem ilu. Niezliczone ilości. Co oni chcą osiągnąć, wysyłając ich wszystkich przeciwko mnie? Nie wiem, chyba po prostu... dostarczyć nieco rozrywki na mój kanał. No chodź tu. No. No proszę bardzo, jacy naiwni wszyscy. Nie, Blaskowicz, nie. Przemkniemy sobie tutaj. Dobra, jest, jest. Trzeba się rozglądać, bo patrzę, zaczynają się... chować jak szczury kanałowe.
Dobra, wszystko, co zostawili, zbierzemy dopiero jak będę miała pewność, że już nie żyją. Wiedziałam, że gdzieś się kryją jeszcze. Tylko nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie prowadzi dalsza droga. Nie wiem, a nie chciałabym przejść do kolejnego etapu bez tutaj wcześniejszego wyzbierania jakby wszystkiego, co gra ma do zaoferowania. Tak więc, no, pozwiedzajmy sobie chwileczkę. No i też spróbujmy się nie zgubić. Tu mamy jakieś zejście na dół, no dobrze wiedzieć. Czyli co, mamy tam iść? Bo w sumie na górę też mamy wejście. I powinnam zaraz kończyć odcinek, bo przez te fejle jakoś się strasznie wydłużył. Ale mam nadzieję, że to mi wybaczycie. No i jakoś nie umiem się teraz od tej gry oderwać. Taka jest ciekawa, teraz tyle się dzieje, że nawet nie ma kiedy tu się oderwać. No, pogadałam sobie i co? I schodzę na dół znowu. Czyli mam iść na sam dół, czy jak? Wiem, że ta broń bardzo nas spowalnia, no ale... Ale wrogów też się boję. Tam mamy cel, a tam coś się świeci ładnie. Tu coś jest. A, życie. Więcej życia. O, jakie ładne rzeczy. A wiecie co? Najwyżej się wywrócą. Biegniemy. Wreszcie. Otwórzmy, może będzie zapis. Może przyda się strzelanko jak najszybciej. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że zostawiłam tamtą grę. Broń. Grę. Dobre sobie. Co to jest? Okej, jest zapis. Kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku, a na razie cześć wszystkim!